Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale, w kolejnej recenzji. Ponownie jest ze mną Adi, witam cię. Witam. I dzisiaj będzie takie trochę postanko Dawidza, znaczy mała aktualizacja, jeżeli chodzi o recenzję, bo widzicie nasze, no powiedzmy twarze, widzicie moją twarz, moją kamerkę oraz widzicie awatar Adiego z Discorda. Trzeba zrobić małą aktualizację, dawno recenzji nie było i też fajnie, żeby coś się tu w tych recenzjach zmieniło, a tak jakoś mi szczerze mówiąc, bo zawsze w naszych recenzjach to było tylko zdjęcie, brakowało mi tego, żeby właśnie było coś więcej. Dlatego macie teraz nasze twarze. Myślę, że to tak lepiej wygląda, szczerze mówiąc. No, bo się coś dzieje na ekranie przynajmniej. No właśnie, cokolwiek. Myślę, że to jest jakieś urozmaicenie. Dobra, no to co? Chyba nie ma co. W takim razie przejdźmy do rzeczy, widzowie. A więc Thor, Miłość i Grom. Recenzyjka, czyli standardowo siedzimy i omawiamy film sobie tam, co tam uważamy i tak dalej. No. No to przejdźmy do rzeczy. To może ja zacznę, że tak, generalnie widzowie, bo ostatnio, jeżeli chodzi o recenzję Doktora Strange'a, no to tam zostałem też wypunktowany przez was w komentarzach i też sobie przez Adiego, że nie obejrzałem WandaVision, serialu marvelowskiego, który tam jest takim wprowadzeniem do Doktora Strange'a i tam, gdybym obejrzał ten serial, to bym wszystko wiedział, co się dzieje w Doktorze Strange'u, znaczy może nie wszystko, ale więcej bym wiedział. Jak samo właśnie Adi teraz tuż przed tym powiedział mi, obejrzyj Ragnaroka. Będziesz wiedział więcej. No i ja tak mówię, dobra, obejrzę. No i faktycznie obejrzałem. Mimo tego, że jeżeli siedzicie mnie na Instagramie, to wiecie, że ja nadawiam sobie ogólnie film MCU, ale jestem dopiero na samym początku, bo obejrzałem wczoraj Iron Mana 2, dzisiaj będę oglądał Thora, pierwszego Thora, ale Ragnaroka obejrzałem. Nie chcę się jakoś o Ragnaroku zbytnio wypowiadać. Fajny film, po prostu, ja uważam. Nie wiem, jak ty, Adi, uważasz? Mi się Ragnarok bardzo podobał. Mi też. Na pewno jest to jeden z lepszych filmów MCU. No, jak nie mam jeszcze porównania do innych filmów, ale fajny był, naprawdę. Także cóż, generalnie dzięki temu ja dzisiaj będę troszeczkę więcej wiedział, ale myślę, że i tak w sumie aż tak dużo rzeczy nie jest z filmu Ragnarok potrzebnych. W sensie są rzeczy potrzebne, ale mi się wydaje, że tego aż tak dużo nie ma. Takich istotnych rzeczy. No nie, bo sam właśnie reżyser mówił, że on stara się, aby jego filmy nie były powiązane w takim sensie, żeby nie było trzeba oglądać poprzedniego, żeby zrozumieć następny, więc to jest właśnie fajne, że jednak tak jak było z Doktorem Strange'em, że było trzeba obejrzeć WandaVision, żeby zrozumieć motywację Wandy. Tutaj nie trzeba, ale można, bo wtedy jest na pewno lepiej. To jest taki trochę problem właśnie budowania uniwersum, że co my się z tego śmiejemy często właśnie w naszych rozmowach, że żeby zrozumieć jedno, właściwie trzeba obejrzeć wszystko. To jest trochę ten problem. No ale dobra, mamy tutaj właśnie film, który naprawdę, fabuła Thora, ogólnie to cały ten film jest dość prosty. I naprawdę wystarczy sam film obejrzeć, szczerze mówiąc. No tak. Więc dobra, przejdźmy do rzeczy, już do samego filmu, nie ma co się rozgadywać. Zaczynamy od wprowadzenia naszego antagonisty, czyli Gora. Przypomnij, jak to było z tym Gorem. A więc tak, film zaczyna się od tego, że widzimy Gora wraz z jego córką na pustyni umierających z pragnienia. Widzimy jeszcze Gora, który w tamtym momencie jeszcze oddawał hołd bogom i jego córka niestety umarła z pragnienia. I zaraz po tym, kiedy Gor spędził tam prawdopodobnie po jej śmierci kilka godzin, czy też kilka minut na tej pustyni, pochował ją. Taki prosty grób, bo zaspał ją piaskiem i położył kilka kamieni. I że się przytulił do tego grobu, tak jak... Tak, bo ona umiała przytulona do niego i on się dalej przytulał do niej, jak już tak, ją zasypał. Tak. I się chyba pogodził z tym, że zaraz umrze. Lecz jednak usłyszał za sobą głos, który poprowadził go do oazy. Tam się schłodził, najadł i spotkał Boga, do którego modlił się wraz z jego pobratyńcami. I tam oczekiwał od Boga nagrody, którą im obiecał. No więc jak wiadomo, Bóg go wyśmiał. Był bardzo zadufany w sobie, tak jak wychodzi na to, że każdy Bóg. I liczył tylko na to, że żeby oddawać mu hołd oraz dla nich umierać, bo ludzie są po to, aby umierać dla bogów w ofierze. No i wtedy w Gorze coś pękło. A jeszcze wcześniej, właśnie popominałem to, za Gorem było ciało prawdopodobnie Nula. O właśnie, zaraz... kim jest Nul? Kim jest Nul? Bo ja sam nawet nie wiem. W prostych słowach to Nul jest królem symbiontów, który wszystkie jakby stworzył. I ten właśnie nekromiecz, który później Gor podniósł i zabił nim Boga, jest pierwszym symbiontem stworzonym przez Nula. Więc jest to taki też ciekawy początek tego, że wiemy, że mamy już symbionty w MCU. Zaraz, znaczy to czekaj, powiedziałeś, że ten miecz jest symbiontem? Czemu ja się w kamerę w ogóle patrzę? No tak. Jest pierwszym symbiontem, bo jak pewnie widziałeś później też, miecz sam się składał w momencie, kiedy chcieli go zniszczyć. No tak. Więc to wiesz, jedna cecha symbiontów, że mogą się, wiesz, rozdzielać i później łączyć, więc no, jest to już takie wprowadzenie symbiontów i Nula do MCU. No niestety martwego, ale no, mamy już początek. Venoma mamy z innego świata, ale mamy, więc wychodzi na to, że możemy mieć jakiś projekt z symbiontami w najbliższym czasie, albo kto wie, nawet Spidermana w stroju symbionta. No zobaczymy, zobaczymy. Nie wiadomo w ogóle też, jak się potoczą losy Spidermana, coś tam
tam już słyszałem, powolutku coś tam już myślą. Ostatnio gdzieś tam się natknę na informacje. Także no, może coś będzie. No i w kwestii właśnie tutaj tego zabicia. Autentycznie ja wierzę w ten powód, dla którego Gor zabił tego boga i chce zabić wszystkich bogów. No bo spójrz na to. Oddajesz komuś cześć, robisz dla niego wszystko, a co za to dostajesz? Absolutnie nic. Jeszcze jesteś wyśmiany przez osobę, do której właśnie modliłeś się i poświęcałeś jej tyle i odliczyłeś na nagrodę na koniec swojego marnego i suchego życia, to takie. Ten Bóg potraktował go jak śmiecia, po prostu. No dosłownie, i tak w sumie też go nazwał. No właśnie. Przy tym jak podniósł go za szyję do góry. No i właśnie wtedy do Gora, do jego ręki sam sięgnął miecz i wbił go po prostu w gardło, rozciął mu krtań. I wtedy do Gora zaczęła przechodzić moc miecza, władać nad nim i wybudzać w nim wolę zemsty i gniew. I wtedy rzucił te słowa, które też słyszeliśmy w zwiastunie, że ślubuje, że zabije wszystkich bogów. Mm-hmm. I tu mamy przejście już do filmu. Tak, zaczynamy akcję, zaczynamy wprowadzenie Tora opowieścią Korga, tego kamiennego z Ragnaroka, jego przyjaciela. I ogólnie muszę to spropsować, bo to takie, to opowieści Korga są takim fajnym przypomnieniem i dla mnie osobiście, jeżeli ja nie wiem, co się dzieje, takim powiedzeniem, co się działo, jak nie wiesz, co się działo. No bo tam Korg opowiada, że właściwie on opowiada całą historię Tora z poprzednich jego filmów, szczerze mówiąc. No, i to właśnie dlatego no, też o tym mówię, nie, że jeżeli nie oglądać poprzednich filmów, to nawet w tym Love and Thunder masz wszystko w bardzo dużym skrócie, właśnie, ale masz przypomniane. No i wiesz, o co chodzi, co się dzieje i na czym wszystko stoi. No i mamy Tora, który rata sobie ze Strażnikami Galaktyki i ratują świat. Czyli w sumie jak na Tora nic nowego. Ratuje świat. No. Tak jak zawsze. I to jeszcze jedną rzecz powiem, bo ty nie oglądałeś Endgame, że właśnie to jest tak, że on po Endgame dołączył do Strażników Galaktyki. I oni chyba, nie wiem ile to minęło lat, ale prawdopodobnie 2 lata ze sobą działają już. Mm. Dlatego to wiesz, też było zakończenie ich współpracy, bo jak widziałeś, oni odlecieli. No tak, rozdzielili się, no. I polecieli w swój świat, do prawdopodobnie wydarzeń z Strażników Galaktyki 3, który będzie już w przyszłym roku w kinach. Będzie? No dobra. Będzie. Zdążę obejrzeć dwa pierwsze wcześniejsze. No i, oby. No i nawiązując do w ogóle samego Tora, no bo to się tutaj prezentuje zupełnie inaczej. No bo tak, po pierwsze, to, no okej, okay, włosy ma dosyć znowu długie, ale pierwsza scena jak go widzimy. Ubrany w tą szatę taką, nie wiem, nawet może głupia wygląda trochę jak Jezus. No wyglądał. No. Plus, nie tylko jak Jezus, ale jak Harry Potter, ponieważ latał na swoim młocie jak namiotem. Stormbreaker, jego topór. Jeszcze mi powiedz, skąd on ma Stormbreakera, bo ja nie wiem, a ty wiesz na pewno. Stormbreakera wytworzył w Infinity War. Jakby jego rękojeść to jest ręka Groota. Nie wiesz, kim jest Groot? Nie wiem. No to jest to jeden z członków Strażników Galaktyki. Pewnie widziałeś nawet w Torze, ponieważ był tam ten jegomość. No. Nawet będzie serial o nim. Jestem Groot. No, tak, dobra, to już wiem, nie wiem. No to właśnie to jest, rękojeść jest wykonana z jego ramienia. Mhm. A ta część, jakby ten, wiesz, ostrze całe, ten kawał, no jednak ten cięższy kawał metalu, to jest wytworzony z jakby z serca, jeszcze pamiętam dokładnie skąd to było, kurde, trochę mam lekkie zaćmienie, ale jest to chyba wykonane z serca jakiejś planety. No tam i właśnie tak powstał było Stormbreaker. Serca gwiazdy chyba. Tak, serca gwiazdy, o właśnie, tak, nie planety. No i dobra, okej, okay. No i to mając już właśnie Stormbreakera, on dosłownie jest taka potęga w tej jego bitwie, znaczy tej bitwie, w której on bierze udział, taka potęga ze strony Tora, że wchodzi w 5 sekund i całą bitwę kończy. No, właśnie jeżeli chodzi o bitwy, to mam wrażenie, że jeżeli ktoś oglądał Infinity War, to wie, to wejście Tora do Wakandy było naprawdę niesamowite, to jaki on robił tam rozpierdziel tym Stormbreakerem było też świetne, dlatego szczerze, jeżeli chodzi o młoty, to o tym też zaraz powiemy, ja osobiście wolę Stormbreakera. No, ten Stormbreaker fajnie się prezentuje, to przyznam. A mi chodzi, wiesz, głównie po prostu, że to bierze Stormbreakera, 5 sekund, wchodzi i cygi, wszystko i poszło. Tak jest. No przecież było, nie? Jak to było? Ej, Thor, pomożesz nam w tej bitwie? Czy jakoś tak to było? Jakoś tak się nie pamiętam, jak to szło. Dobra, no to mamy Thora wprowadzonego, następnie mamy wprowadzoną Jane. Ej, ale powiem ci, bo wiesz, ja nie oglądałem jeszcze poprzednich Thorów, dzisiaj będę oglądał... oglądałem Ragnaroka, ale tam jej nie było, dzisiaj będę oglądał Thora pierwszego akurat. I wiesz, dla mnie to było takie, że ja po raz pierwszy zobaczyłem Natalie Portman, po raz pierwszy od oglądania Gwiezdnych Wojen Prequeli ostatnio, to dawno było, jak ja oglądałem, tak faktycznie oglądałem. Więc wiesz, dla mnie fajnie było ją zobaczyć na ekranie.
Amerykanie, nie? No, no i właśnie jak mówimy o tym, że dawno, no to niestety już trochę po twarzy Natalie Portman widać, że trochę lat od Zemsty Sithów minęło. No, ale bo to był dalej 2005 i ona miała wtedy w okolicach 20 coś lat. Już nie pamiętam dokładnie ile. No, ale jednak urodę udało jej się zachować. Tak, to jak no, najbardziej. Że widać trochę leciutkie zmarszczki, ale to tam bardzo lekko. I no. I no, i mamy ją tutaj jako Jane. No to mówię, no fajnie, bo dawniej nie widziałem, tak miło. Wiem, że dla osób, które ją lubią jako Jane, no to też jest jeszcze bardziej miło, bo to chyba raczej postać ulubiona jest. No raczej tak. No. No i co i mamy z nią? No i biedna niestety, niestety zaraz kropnie, bo przegrywa no, walkę z rakiem. Niestety. Niestety. Ten Mjolnir jedynie zabierał jej, nie. Mjolnir, to później. Przypomnijmy co najpierw było z Mjolnirem. No bo ona szukała jakiegoś rozwiązania, nie mogła żadnego znaleźć i uznała, a to se polecę do Asgardu i wykorzystam magię. W ogóle, bo to akurat wiem, oglądając jak na okaże, to jest nowy Asgard, tylko gdzie to jest? Tak. Gdzie ten nowy Asgard się znajduje? Norwegii. To jest normalnie na ziemi, tak? Tak, to jest na ziemi, to jest w Norwegii, bo w Ragnaroku właśnie, kiedy spotkał się Thor i Loki z ojcem, powiedział im, że to tu jest dom, nie? Że Asgard no to tak, nie jest... A no tak, przecież on w Norwegii siedział, no... No tak. Tak, że Asgard to nie jest planeta, tylko to jest lud. No tak. I właśnie tam, zaraz po zniszczeniu Asgardu, polecieli założyć plemię. Czy inaczej, odbudować. No w sumie Norwegia tak idealnie, klimatycznie. No tak. No. Nawet widać w filmie. No i dobra, no i Jane tam przylatuje, tam sobie ogląda też sztukę, Boże, też sztuki teatralne. Te sztuki teatralne, ale to jest nowe, to tak fajnie jest. Tak mi się podoba akurat. No, tak w sumie to jest takie, też takie nawiązanie do no, tego. Do Ragnaroka. Tak, bo tam chyba widzieliśmy pierwszy raz, jak tak? Loki podobał się za Odyna i... Tak, była też tam sztuka, no i mamy w ogóle przypomnienie akcji z Ragnaroka w tej sztuce. No i potem tak. Jane podchodzi do Mjolnira, który to też wiem, naprawdę ja się tak cieszę, że ja wiem, co się dzieje na ekranie. To jest naprawdę taka wielka radość dla mnie, że ja po tym, co było w Doktorze Strange, ja wiem, co się dzieje, wiem, o co chodzi, to jest naprawdę wielka radość dla mnie. No widzimy Mjolnira zniszczonego, no bo jak ona się nazywała? Hela. Hela go rozgromiła swoją ręką. Tak, rozgromiła, to jest dobre określenie, rozgromiła go. No ale Mjolnir jakby wezwał Jane, tak jak miecz świetlny Luka i Anakina wezwał jej w epizodzie 7. Nie wiem, czemu ja powiedziałem w epizodzie 7 akurat, ale w sumie dobre nawiązanie, myślę. No, to tak tylko wetnę, bo nie wiem, czy pamiętasz może z filmu, że ten młot jakby złożył się, że tak powiem, no przy tak. niej. To jest kwestia tego, że... Jak wiemy, Thor rozmawiał z Mjolnirem dość często, przebywał z nim, rozdzielał się z nim praktycznie i jakby nieświadomie chyba rzucił na niego pieczęć, aby zawsze opiekował się Jane. To było pokazane w kolejnej scenie, jak oni się spotkali i Kork opowiadał o ich relacji. Nie? No i dobra, mamy wprowadzenie Jane, czyli chyba wszystkie wprowadzenia ważne i możemy już przejść do samej akcji. No dobra, to się rozdziela ze Strażnikami Galaktyki, leci tam jakąś swoją przyjaciółkę ratować, nie wiem kto to jest akurat. Ja też nie do końca pamiętam. I tak samo nie pamiętam jej imienia, ale była tu strażniczka chyba, jak się nie mylę, jakiejś planety, układu. Właśnie, bo tam było, te tysiące wezwań no. z różnych zakątków galaktyki, bo tam jakiś bogobójca grasował i mordował opiekunów, czyli właśnie bogów różnych no. Układów, czy tam planet. No i to właśnie powiedział konkretnie ratować tam swoją jakąś przyjaciółkę i ona mu powiedziała, że właśnie bogobójca i że Asgard atakuje. No i... To szybko wraca do Asgardu, jest tam ta bitwa, fajnie to wygląda ta bitwa z tymi potworami Gora, ładnie to wygląda. No, ciekawie wyglądała na pewno, znaczy ogólnie tak teraz szybko powiem, że te akcje nie wyglądały jakoś tak bardzo epicko, ale fajnie się oglądało na pewno, przyjemnie. Na pewno będziemy musieli o tym wspomnieć przy ostatniej bitwie. Bo to jest chyba najlepszy element tego filmu. Ale to dopiero na koniec. No i wtedy mamy pierwsze spotkanie po latach Thora i Jane. Tak, to chyba było dokładnie 8 lat, 6 miesięcy i 7 dni. Chociaż no to różnie jest, bo i w zwiastunie polskim było inaczej, i w zwiastunie amerykańskim było inaczej. A pewnie w filmie było jeszcze inaczej, no. Właśnie, więc to tak też nie wiadomo. Dobra, 8 lat. Zaokrąglimy 8 lat, żeby nie było. 8 lat. No i mamy właśnie znowu tą opowieść Korga, co naprawdę fajne, że te opowieści są, bo to się faktycznie przydaje. No i Korg tam opowiada o tym właśnie, jak to i Jane tam sobie miłość rośnie wokół nas, nie będę śpiewał, ale miłość rośnie wokół nas, wszystko pięknie, a w końcu ich obowiązki rozdzieliły. No niestety, nadmierne. I Thor do Avengersów, tam i ogólnie do Nicka Fury'ego musiał latać, a ona tam jakieś swoje sprawy. No. Światowej wagi. Jako tam pani niestety, doktor, czy pani profesor. Stracili czas dla ciebie. Pani doktor, tak doktora. Pani doktor. Powinna być profesorem, moim zdaniem, zasłużona. No. No i fajnie spotykają się wszystko, pięknie i mamy pokazaną potężną Thor. Potężna Thor. Jak ona się prezentuje w ogóle, potężna Thor? Jak mi się prezentuje?
Szczerze, mi się to bardzo podoba ten strój. Fajne jest to, że dodali jako detal to, że ma dłuższe włosy w momencie, kiedy trzyma milionira. Ogólnie ten jej tak. strój przybywa do niej w momencie, kiedy bierze milionira do ręki i on mi się ogólnie mega podoba, bo jednak to jest właśnie, jak to mówił, struwa od niego. I ta maska jest moim zdaniem świetna. Po prostu no, nie mam słów. No, jest, mi się podoba, jest super. No mi też. Właśnie też ten aspekt włosów, bardzo taki istotny, że faktycznie ona ma dłuższe włosy, takie ładne, blond, długie włosy. Pasuje jej takie. O, no i właśnie widać to, że w momencie, kiedy nie trzyma go, widać to, jak, że jednak ten rak przejmuje ją, że już śmierć się powoli niestety do niej zbliża, a jak bierze tego milionira, to też mam wrażenie, że chyba ją lekko komputerowo wtedy skórę wygładzili, bo i włosy ma dłuższe i jakoś tak skórę gładszą mam wrażenie, więc to no właśnie fajny detal. Możliwe? Możliwe, nie wiem, jakoś... Znaczy fakt, że wygląda lepiej, ale czy aż tak? Może nie, jakoś aż tak do tego nie przywiązałem wagi przy oglądaniu. Dobra, no okej, no i mamy tutaj akcję i trzeba opracować plan działania, no bo Gore porwał dzieci, zaatakował jeszcze i jeszcze pewnie kogoś tam zaatakuje i w ogóle chce przejąć świat, no jak zwykle. Każdy zło chce przejąć władzę nad światem, tak? Jakby podstawowy cel każdego zła. No i plan na początku był taki, że planu nie było. No. Jak sama Valkyria powiedziała, nie było właśnie, żadnego... Właśnie, Val, ona naprawdę dobrze wygląda też. No, ale bardzo ogólnie zdecydowanie inaczej niż w Ragnarok. Nie wiem, czy to względem makijażu, czy po prostu jakoś tak się zmieniła na przestrzeni lat. Nie wiem. Nie wiem, ale no, różniła się, mam wrażenie, dosyć sporo. Ale wyglądała bardzo dobrze. Bardzo dobrze wyglądała. Też zgadzam się. No i dobra, no i mamy tutaj to jak zwykle, nie wiem czy jak zwykle, montuje ekipę. Właśnie, czy to w każdym filmie montuje sobie ekipę? Szczerze chyba nie. Nie, to tylko taka większa ekipa, z jaką miał chyba styczność, to byli tylko Avengersi i Strażnicy Galaktyki. Nie, bo wiesz, oglądając Ragnaroka to tak było, że montuje ekipę Revengersów, a tu montuje tak, ekipę tak, atomkową. I po prostu właśnie, dla mnie to może, czy on zawsze montuje takie ekipy do działania. Chyba dopiero od Ragnaroka. No i dobra, no i montują ekipę, mają super środek transportu, kozy. Nie, przepraszam, jak się te zwierzęta nazywają? Znaczy wszyscy mówią kozy i tak, a jak się te zwierzęta nazywały? Niech będą kozy, bo ja też nie pamiętam. Kozy, te kozy, o tych kozach. Czekaj, nie wiem czy myśmy nie gadali o tym przy trailerze, że te kozy to są te kozy, które jak to je zjadło, to one się odradzały, czy jakoś tak? Właśnie, z mitologii, czy z komiksów? Coś mi mówiłeś takiego, tak, pamiętam. Chciałem to powiedzieć właśnie, przypomniałeś mi. Te kozy, jakby one chyba nie mają w ogóle prawa umrzeć. One za każdym razem, jak to się, nie wiem, zniszczy, zje, usmaży, cokolwiek, to one po prostu wracają i dalej dorodnie drą mordę. Dorodnie drą mordę. Dobrze, dobrze powiedziane. Bardzo ważny element tych postaci. Bardzo ważny. Chyba główna cecha ich. No ale ciągnęły łódź, ciągnęły. No to no i spełniały swoje zadanie. No właśnie. Spełniały swoje zadanie. No i mamy też Stormbreakera, który jest silnikiem napędowym. I jednocześnie silnikiem złych emocji, bo jest zazdrosny o inny młot. O Boże. Zresztą do miłości przejdziemy jeszcze później. No ale dobra, ogólnie plan opracowany, lecą poprosić bogów o pomoc. Ale w ogóle zanim to jeszcze tak chciałbym zwrócić uwagę na to, że widać tak fajnie, jak jak Jane, ona się próbuje ogarnąć jako bohaterka. Są takie właśnie fajne sceny, jak ona tak próbuje się ogarnąć jako bohaterka, tam pyta o teksty bohaterskie, o to co robić ogólnie. I to jest ciekawe, to są te fajne rzeczy. Tak, albo mówi o pierwszym złoczyńcy, że ten pierwszy strasznie tak ekscytuje, że nareszcie ma swojegoś podobnego wroga, to też jest takie ciekawe, że tak, no, jara się tym, że tak jakby, że tak się to potoczyło. No i tam zwal jeszcze coś tam w tej scenie w łazience, one coś tam tak mówiły jeszcze, że coś tam, tak się dogadały, że coś tam, nie pamiętam, że dokładnie o co chodziło. Okay. Kumpele. No, nie, lubię takie łat. Ja ogólnie lubię właśnie w filmach, kiedy są postacie kobiece i postacie kobiece się ze sobą kumplują. Lubię to. Nie wiem dlaczego, a lubię jak się postacie kobiece w filmach kumplują. Jakoś tak to zawsze przyjemnie wygląda, nie? Tak no. Jakby, wiesz, tak dosłownie w sekundę założona przyjaźń, nie? To takie coś. Jesteś super bohaterką? No tak, właśnie ja zaczęłam. Też. A ja też. A chodź, to się kumplujemy. I to tak spontanicznie wynika po prostu tak. Po biegu wydarzeń. Tak, ale... To jest fajnie się patrzy na to po prostu, no. No i dobra, więc lecimy w takim razie na zebranie, bo trzeba poprosić bogów o pomoc. I wytłumacz mi, Adi, bo ja może to było powiedziane w filmie, bo ja po prostu tego nie pamiętam, albo nie wiem dlaczego. Dlaczego Thor i cała reszta ekipy, oni się chowali? W sensie przebrali się w te szaty. Czemu oni nie mogli wejść tak zwyczajnie, skoro też są bogami? Szczerze? Też pamiętam? Chyba było powiedziane w filmie, czego też raczej nie pamiętam, no bo jednak tak po pierwszym seansie to jednak emocje też tam grały i takie wyłapaganie najważniejszych momentów.
Nie pamiętam czemu. Chyba po prostu mieli jakiś zakaz wstępu, albo mieli dostać zakaz wstępu. A nie, zakaz wstępu to był na orgię. Właśnie i... Nie, nie pamiętam szczerze. Zakaz wstępu na orgię. Wielka mi strata. Dobra, no i okej. Okay. No i siadają, gadają. Oczywiście Zeus się pojawia. Wielki Zeus, gromowładny. Który okazuje się być głupi. Tak, ale nie, bo ogólnie tak myśląc sobie o Zeusie z mitologii. No to Zeus to fakt, okej, okay, był taki do... Lubiał się zabawić ogólnie, tak jak ze szkoły pamiętam z mitologii, ale był potężny jednak. Nawet już nie chodzi o sam grom, tylko ogólnie był taki potężny sam w sobie. A dostajemy tak, co? Dostajemy to. No, właśnie, bo Zeus zawsze się chyba kojarzył z takim bardzo potężną postacią. Bóg bogów w końcu, ogólnie. Nie? Tak, to jest jednak Bóg chyba, no właśnie, ojciec bogów, jak to było ojciec powiedziane. Ojciec bogów albo Bóg bogów też się mówiło. Tak. Ale wiesz, w końcu Bóg no. najwyżej postawiony. No to kurde. Tak, szef wszystkich szefów. Szef wszystkich szefów, no to jednak szef wszystkich szefów to powinien być najpotężniejszy, tak? I okej. Okay. Na głupa takiego trochę jakby naprawdę, nie wiem, jakby w głowie miał tylko te orgie swoje. No naprawdę, właśnie. To... No i co? No i przychodzi sobie właśnie tutaj to na środek. Przychodzi, żeby pogadać sobie, prosić o pomoc. I mamy tą ważną scenę z traileru, Adi. Doczekaliśmy się tego. Tak, wiesz, czyli... o co chodzi? Wiesz, o co mi chodzi. Negiżowanie Thora. No bo właśnie było, że z jakiegoś powodu w zwiastunie zostało zasłonięte pewne części ciała, ale bo powiedziałem, że w filmie będą w pełnej okazałości. No i tak, były. I... Ku ucieszę, no i myślę. Ku my się ucieszę części oglądających. No na pewno jakichś miłośników aktora, jak i samego Thora, z pewnością. No, na pewno. Zwłaszcza, że też pamiętam, że w Ragnaroku był też Hulk w pełnej okazałości. Był, ale no to tylko Thor mógł. Miał okazję to oglądać, też tak. Miał nieprzyjemność oglądać. No, przyjemność, nieprzyjemność, zależy dla kogo. No właśnie. No i dobra, to tam próbuje ugadać Zeusa, Zeus to tam ma to gdzieś i mówi, dobra, bądźcie se tu, żyjcie se, chodźcie na orgię, ale właśnie, my nic nie zrobimy. Ole tak, oleś tego bogobójcę, niech to tam będzie, przecież do nas to nie dojdzie. No, gdzie tam, panie? Oni są w tym tej sali zebrań, w tym całym... Nie wiem, czy to na Olimpie nie było? Czy gdzie tak, to było? Tak, to był chyba no. Olimp. Nie, no to oni... Zeus jest chyba z Olimpu, ale no czy tak. To był Olimp? Chyba tak. Też nie wiem. No oni się czuli bezpieczni, dobra, idziemy na orkę. No i przechodzimy do bitki z Zeusem. Kurde, jak to go zmasakrował, to aż się przyjemnie mi na to patrzyło. Aż ja tylko przyjemność. Dobrze, zmasakrowany Zeus. Dobrze jest. Ale to było tak sekundowe dosłownie. Ten złapał jego piorun i po prostu odrzucił hop. Mu prosto w klatkę, i gdzie się o niego przebyło. Tak jest. Szkoda tylko Korga, że został głową. No, ale się odbudował, to najważniejsze. Już no. Tak miałem trochę ciepło przy sercu, już miałem taki lekki zawał, że umrze i to tak niespodziewane trochę było. Ja się też bałem, że Korga nie ma, a tu nagle dobra, jest ta głowa jego na szczęście. Tak, i latał, był trzecim okiem Walkirii, był oczami z tyłu tak, głowy. Tak, trzecim okiem Wal, no. No i dobra, okej, okay. Tu już wszystko fajnie, pięknie, no, armii się nie zebrało, ale mają grom. Podkreślmy grom Zeusa, bo to jest ważne, to jest grom, nie pior, tylko grom. Mają grom Zeusa i to wystarczy. No i dobra, i tu fajne, bo mamy jeszcze rozmowę telefoniczną w międzyczasie z dziećmi. I to może o rozmowie telefonicznej ty więcej się wypowiesz, bo ty więcej wiesz. O rozmowie telefonicznej? No to tak, syn Heimdala, on tam, mówmy jego prawdziwym imieniem, Astrid, skontaktował się z Thorem za pomocą tej jakby wizji, wzrokiem Heimdala, bo jednak się to dokładnie nazywało, więc nazwę to wzrokiem Heimdala po prostu. I skontaktował się z Thorem, aby Thor przekazał dobre wieści. I chwilę po tej rozmowie tam Thor powiedział, że mają ekipę, wiedzą co się dzieje, zaraz ich tam odbiją, wszystko jest w porządku, tam jakiś tam broń z potężną zdobili, właśnie ten grom Zeusa. I chwilę po tym, jak się rozłączyli, to do dzieci dołącza Gor, szczęśliwy z Pimpusiem. I demonstruje chyba na nim to, jak został potraktowany przez bogów oraz o tym, że są samolubni, myślą tylko i wyłącznie o sobie. Co tam więcej było powiedziane, nie mam pojęcia, nie pamiętam szczerze trochę, bo to jednak po pierwszym seansie tak łatwo nie jest zapamiętać, no. Ale no chyba zdradził im, gdzie lecą, bo tam była ta pokazana nam ta planeta cienia albo ten wieczny... Kraina ciemności? Jakoś tak? Z ciemnością, gdzie nie ma kolorów. I Thor właśnie, on jakoś tak mówił, że on chyba był, on kojarzy, co to jest za miejsce, bo albo o tym słyszał, albo tam był, nie pamiętam już dokładnie, więc wiedział, gdzie ruszyć. No i statkiem z kozłami i przy pomocy Bifrostu ruszyli w tamtym kierunku i mieliśmy tam dość ważną część, ponieważ Thor miał poważną rozmowę z Jane. No właśnie i teraz tutaj chciałem przejść, bo ogólnie, nie tylko sama rozmowa Thora z Jane, ale ogólnie ta cała podróż, ja mógłbym określić
zakończył jednymi słowami, mianowicie miłość to jednak piękna rzecz. Taki cytat. Tak, to była podróż przez serce i emocje. Tak, przez serca wszystkich. Bo tu się dowiadujemy, tak. To i Jane się pocałowali, co oczywiście wiadomo było, że się wydarzy w pewnym momencie tego filmu, jak żeby inaczej. Wszystko do tego zmierzało. Co my tam jeszcze mamy? Okazuje się, że Val miała dziewczynę, która zginęła i tam se jeszcze Cork chce ułożyć życie z jakimś kolegą. Brunetem. W ogóle tak. Tej wątki LGBT. Ja mam trochę z niej problem taki, że mam wrażenie, że w pewnym momencie dojdziemy do tego, że te wątki będą wciskane na siłę po to, żeby były. Ale tu nie. Tu okej, tu po prostu. Ktoś ma dziewczynę, ktoś ma chłopaka i tak dalej, ale moja obawa jest taka, że dojdziemy do momentu, kiedy będą wciskane na siłę, żeby były. Tak, czy ja osobiście nic nie mam do tych wątków LGBT, bo to właśnie one zawsze dużo kontrowersji wywoływały i wywołują dalej, na przykład przy Bazu Astralu najnowszym. Były chyba lesbijski pocałunek, jak się nie mylę, przez to film strasznie był krytykowany. Ale wracając do Thora, ja do tych wątków nic nie mam, ale mam wrażenie, że to jest tak naprawdę, jakby ich nie było, to by nic się nie zmieniło, ale no to tak jest, no niestety, tak już to wygląda, no to, nie wiem, z tym brunetem, no to nie, to jest akurat ciekawy wątek mimo wszystko, bo tam chyba w ich plemieniu nie było kobiet. Oni się właśnie chyba tylko z mężczyzn. A kurde, to nie wiedziałem akurat. Znaczy, tak, ja tak pamiętam, coś kojarzę, że tak było, a jeżeli chodzi o Valkyrie, no to tylko to, że miała dziewczynę, to tak naprawdę to jest niepotrzebne, bo tego mogło równie dobrze nie być i nic by się w związku z ich postacią nie zmieniło. Ale też mogło być poza i tym, też że nic wiemy, jakie jest orientacja. Właśnie, kiedy to jest takie, że okej okay jest, a jakby nie było, nic się nie stanie, a jak jest, to nic się nie dzieje, to jest okej. Okay. Kiedy to nie jest takie za mocne, no tak. To jest okej, okay, nie? W porządku. Dobra, starczy tej miłości i wracajmy do akcji. Walka w Krainie Ciemności. Docieramy do Krainy Ciemności i wchodzi właśnie w ten czarno-biały, który naprawdę dobrze wygląda moim zdaniem. Zwłaszcza, że to nie jest pełny czarno-biały, taki wiesz, że po prostu w premierze ktoś, tam nie, w Da Vinci wiem, że montują często te filmy kinowe, że ktoś po prostu włączył efekt czarno-biały i gotowy, albo wyłączył kolory, tylko to jest tak ładnie zrobione, że na przykład Perena Thora jest czerwona cały czas. Tak, albo eminacja piorunów na przykład z młotów jest niebieska. No i myślę, że podoba taka fuzja, jak się przebijał niebieski z czarnymi białymi, to tak wszędzie było czarno-biało i ten taki niebieski się rozchodził po tym księżycu, bo to jak księżyc wyglądało. No trochę tak. No i akurat ten moment jest ważny, bo tam dowiadujemy się dużo istotnych rzeczy. Po pierwsze dowiadujemy się, że Stormbreaker jest jakby kompasem do Bram Wieczności. Do Bramy Wieczności. Właśnie ciekawe dlaczego, się zastanawiam. Bo to nie jest powiedziane dlaczego. Czy było powiedziane? Chyba nie było, znaczy, to właśnie jakoś tak wyszło z tego, że tam gdzie jakby na tym, to był chyba statek Gora, bo to nie wiem, jak to, czy można to statkiem nazwać. No na statku, ale na tym miejscu, gdzie Gor przebywał, to wyglądało jak statek moim zdaniem i na tym Jane chyba znalazła jakieś papiery starożytne, że chyba młot, ogólnie jakiś młot, to, ale nie wiem, czy to był Stormbreaker, czy tam był milionier przedstawiony, że on jest jakby kluczem do otworzenia wrót do wieczności, czyli jakby wieczności jako postaci, jakby jako boga chyba, jako bóstwa, gdzie życzenie pierwszej osoby, która się zjawi, zostanie spełnione. No tak, to powiedziane było. No i dobra, dowiadujemy się, że Stormbreaker jest tak istotny i też ważne, zanim ten cały pojedynek, jeszcze to, co Gol mówi. To, co Gol mówi do wszystkich, nie? Że tak jakby sieje taki trochę ferment, że to cała walka nie ma sensu, że Jane umrze, Val umrze, a to nic nie będzie mógł zrobić. Właśnie, takie wiesz, tak z szeregu po kolei wyciągał pojedynczo i no. Tu wiesz, takie... To jest dobre, kiedy to jest taka Jane? Manipulacja. Tak, to najpierw Jane, że tak. On wtedy jej uświadomił, że Mjolnir oprócz tego, że daje jej siłę, to też wyciąga z niej życiową energię i ona umiera. I że nic z tym nie zrobi. Tak, u Val nawet wywołał płacz, więc no jednak to gdzieś zadziałało emocjonalnie na niej. No, taka manipulacja, to jest dobra manipulacja. A to tam po prostu powiedział Torowi, ty nic nie zrobisz, Ten Tor był taki na dobitkę, taka kropka nad i tej manipulacji. No ale dobra, odbył się pojedynek, no i niestety Stormbreaker został przejęty przez naszego tutaj pana wroga, naszego Gora. No i dobra, no i trzeba się szkować do bitki ostatecznej. Trzeba się szkować powoli do bitki ostatecznej, zanim to jeszcze najpierw ta scena w szpitalu, kiedy wyznają sobie miłość już tak naprawdę, nie tylko tym pocałunkiem, już tak słowami bardzo. Tak, i Thor ubłagał Jane, aby została, bo ja wiedział, że jeżeli jeszcze raz go podniesie, to już jej stan będzie taki, że no bez odwrotu, już nie ma żadnej szansy na to i po prostu zginie natychmiastowo. Tak. Zaraz po tym. A Val? Co tam właśnie było z Val? Val dała po prostu dała po prostu Thorowi grom Zeusa, bo ona go używała ten. Dała mu po prostu grom, bo nie czuła się na siłach, żeby walczyć. Jeszcze coś tam mówiła, że niby nerkę jej wycięli podobno, czy coś. No właśnie tak, bo przecież ona została przecież zraniona przez Gora. No właśnie. Ona normalnie została mieczem. Nekromieczem, nie? Tak, ona normalnie została nim całkiem dużo. Nie zginęła, ale obejwała tym mieczem. Więc ona po prostu postanowiła, że nie chce iść, da Thorowi grom i
I tyle. I Thor poleciał sam. Niech Thor leci. I przechodzimy do ulubionej mojej części tego filmu, czyli bitwa pod bramą wieczności. Ta bitwa jest tak piękna po prostu, kiedy nagle tak, Thor tutaj całą armię dzieciaków powołuje, kiedy daje im jeszcze moc, one stają się takie potężne. I wtedy właśnie te korki, tak jak mówiłeś o korkach w pojedynku w Krainie Ciemności, tu bardziej bym powiedział, że tu te korki lepiej zagrały. Zwłaszcza ten żółty kolor z gromu Zeusa. To naprawdę świetnie zagrał tutaj. No, właśnie, bo tam, właśnie tam też jakby tak było stonowane to, nie? Ale właśnie, no co chciałem powiedzieć, to, że fajna była też scena, jak to się wszystko budowało. Bo Gor stał i nagle tak jakby te bramy, to jakby ta cała hala zaczęła się tak powoli budować. No, to też fajnie wyglądało. To było super. No i co tam mamy? No mamy dzieciaki walczą, Thor tam próbuje Stormbreakera, no i przylatuje oczywiście też Jane, no bo jak żeby inaczej. Przylatuje i pokonuje tutaj Gora młotem. To wszystko dobrze wygląda po prostu. Tu nie ma co więcej mówić. Tak, niestety się poświęciła. I wchodzimy do wieczności, a w wieczności, no, jak prawdziwy zło, które nie jest do końca złem, do Gora coś dociera, że zniszczenie bogów to nic nie da, zemsta jest niepotrzebna, no bo jest niepotrzebna, to się zgadza, no i przywraca do życia swoją córkę. No, bo tak jednak, no, mam wrażenie, że to mimo wszystko trochę tak za szybko podziało, że on tak trochę za szybko zmienił to zdanie. No, ale wydaje mi się, że dobrze, bo jednak, no wiesz, to jest takie coś, że jak masz do wyboru przywrócić życie córce, żeby mogła jeszcze raz przeżyć, tym razem, żeby wiesz, tylko się potoczyło dobrze, że będzie miała opiekę, a zabić wszystkich bogów i zostać z niczym, no to chyba wybór jest oczywisty. No właśnie, no i dobra, no i Gor umiera, Jane umiera, trochę płakałem, nie, serio, szkoda mi było. Mimo, że widziałem tylko ją w jednym filmie, no to, no szkoda mi po prostu. No też biedny to został znowu sam. Jeszcze, no właśnie. Już totalnie sam prawie. No bo ten wątek cały czas się tak przewijał przez film, nie? Że to zawsze zostaje sam na końcu, bo wszyscy giną. Bo rodzice zginęli, bo Loki zginął, bo... Jak ten jego... Heimdall, przepraszam. Heimdall, no i teraz jeszcze Jane. No i dom rodziny przecież by sadziło mu, nie? No właśnie. Jednak, wiesz, no sporo. Więc no to jest to, nie? Że to zostaje sam. No ale zyskał sobie podopieczną. No właśnie, przejdźmy do epilogu już tak szybciutko. Kork się odbudował, opowiada historię. Thor ma, powiedzmy, córeczkę. Walczą sobie razem, fajtują. Fajnie to wygląda. War tam szkoli dzieci. No i no wszystko dobrze się kończy po prostu. Mamy dobre zakończenie. Toczy się dalej. W ogóle no, fajne jest to, że tytuł, na początku myślałem, że jeżeli chodzi o miłość i grom, to będzie chodziło po prostu o Thora jako grom i miłość jako, że wątek Jane Foster Ja też tak myślałem właśnie, no. A nie, Taika Waititi powiedział nie, to tak nie jest. Tak, i dostaliśmy takie bardzo fajne nawiązanie do tego, że jak Thor właśnie i Rose, ona się nazywała Rose, jak dobrze pamiętam, pobiegli razem tam. W filmie w ogóle było powiedziane, że ona się Rose nazywa? Mi się wydaje, że jej imię w ogóle nie padło. Chyba było, tak jak ten, jak Gor coś do niej mówił przy tym, przy śmierci. No to że, może. No, chyba było, nie wiem, ale jak nawet tak się nazywa przynajmniej w tych komiksowo, no więc, jak dara, wracając, jak oni tam biegli na ten bój, tam podskoczyli w zwolnionym tempie i... Chyba też Kork to opowiadał na końcu, że walczyli teraz razem i nie nazywano ich po imieniu, tylko zawsze jak ich widziano, to mówiono, że przebyli miłość i grom, coś takiego. Tak jest. Albo że ogólnie po prostu, że jak przywalczyli, to że przybyli miłość i grom i jakoś tak już się przyjęło, takie duo chyba. No i jeszcze co ważne oczywiście, to że Kork sobie ułożył życie z tym swoim brunetem. Bo to jest bardzo ważne. Tak. Nie, naprawdę, Kork jest fajny. No ja się cieszę, że sobie ułożył życie ładnie, pięknie, że jest szczęśliwy. No, ale dobrze, że nie umarł szczerze, bo nie, naprawdę ja w tamtej scenie miałem taki zawał, że... No, za to w kwestii umierania o kimś innym, bo przejdźmy do scen po napisach. Kurde, Zeus żyje! Ja byłem wkurzony dosłownie, wkurzony, jak zobaczyłem go żywego. I szczerze, przez chwilę miałem takie wrażenie, że Zeus teraz się tak trochę takim drugim Gorem stał, bo też chciał teraz powiedział, że bogowie są tam jesteś niewdzięczni, że są nimi i trzeba zabić Thora i mój synu Herkulesie. No. Potem chyba było zemści się coś takiego. Swoimi słowami to powiem. No czyli... No, czyli będzie prawdopodobnie Thor 5. No pewnie będzie i tam pewnie będzie walka z Herkulesem, walka pomiędzy bogami, taka. Ej, to byłoby fajne. Byłoby fajne, tak jak już tak Zeus właśnie tak wchodzi i Herkules wchodzą i walczą ze Thorem. Tak, no, to na pewno musi... Tylko żeby to teraz wyglądało tak efektywniej, bo mam wrażenie, że teraz, jeżeli chodzi o walki, to tak było, że nie było takiej walki tylko Thor kontra Gor przez taki dłuższy czas, że tylko oni się walczyli, potem jakoś tak, wiesz, oboje obolali, się rozdzielili, tylko było tak, że nie wiem, Thor się bił z Gorem i nagle przyszła Jane, go tam zaczęła, wiesz... No, taki jeden pojedynek. Tak, no, tak wiesz, oni jakby trzech na jednego trochę było dosyć często, więc jakoś tak takiego jednego epickiego pojedynku nie dostaliśmy. No to może dostajemy taki w piątce...
Thor kontra Zeus, albo Thor kontra Hercules, albo oba, bo mogą być oba. No takie tak. Epickie pojedynki, to by było fajne. No to, no, to na pewno lepiej by było, jak wiesz, jak no jednak trzech bohaterów na jednego tego, no to tak wiesz, ten gór cały czas tam upadał gdzieś, albo odrzucali go. To nie jest Thanos! Tak... No właśnie. Znaczy, no dobra, nie oglądałem Endgame, ale wiem, że Thanos jest potężny, no to, to każdy chyba, to jakkolwiek wie, co się mówi, wie, że Thanos jest potężny i trzeba go pokonać wielką rzeczą, wielką mocą, wielką armią tak. I tak dalej. No i dobra, jeszcze druga scena, tak szybciutko, po prostu ku naszej radości, no to Jane poszła do Valhalla, czyli faktycznie jest boginią. No i fajnie, mnie to cieszy po prostu. No tak, bo żeby tam trafić, to chyba było trzeba umrzeć śmiercią bohaterską. W czasie walki. Tak. A umarła. Tak, bohaterską w czasie walki, no i spotkała Heimdala. No. Ugród. I teraz mam straszny niedosyt, bo myślałem, że ujrzymy tam, wiesz, tych bogów siedzących przy jakimś wielkim stole, albo ogólnie tam chodzących pod tym, po tej Walhalli, a jednak, no, dostaliśmy tylko Jane i Heimdala. I właśnie ciekawi mnie, czy jest tam Loki, bo to jest strasznie ciekawe, bo on jednak, wiesz, umierał 3 razy już. Teraz jeszcze w ogóle musisz obejrzeć serial Loki, bo tam się też dużo dzieje. Dobra, dotrę w pewnym momencie do niego. Dobra, nie mów mi. Nie psuj mi, ja sobie obejrzę, spokojnie. Dotrę w pewnym momencie do tego serialu. Grunt, że Loki umarł 3 razy, tyle wiem. Loki umarł 3 razy. Dobra, no to chyba wszystko. To jeszcze jakieś takie ogólne słowa na koniec. O, to wiesz co, to może inaczej, ja mam pomysł. Ja powiem podpunkty i obydwaj do tego coś powiemy i będziemy przechodzić. Może tak lepiej, no. Tak będzie lepiej chyba. To dawaj, jedziesz. Dobra. Tak, rzecz pierwsza soundtrack. Mm-hmm. Moim zdaniem jest super, utrzymany tak. W takim... Buja, dobrze klimacie. Buja. No, super było, takie klasyczne piosenki jak tam grały, naprawdę to była super. Piosenka Guns of Steel, ona musiała być i była. Więcej było tego. No i właśnie kilka jeszcze było i chyba tylko od Gunsów szczerze było. Wiesz co, nie wiem, trzeba sprawdzić soundtrack, ale wydaje mi się, że tam było coś, nie od Gunsów. Tak, to na pewno, ale no, były jakieś tam jeszcze klasyczki, bo przebijały się, słyszałem na pewno. Ten stój to oraz pierwszej sceny, jak on tam właśnie rozwalił tych no, w tej kućce bez rękawów, znaczy kamizelce, no, tej kamizelce takiej. Tak, to właśnie tak pasowało tego klimatu belkowego, to było super. To właśnie wyglądało super, fajnie. Efekty specjalne i ujęcia. Ja chcę powiedzieć o ważnej rzeczy. Chcę powiedzieć o ważnej rzeczy, przepraszam, ci wchodzę w słowo, ale chyba nawet dzisiaj ja natrafiłem, albo wczoraj wieczorem, trafiłem na artykuł, gdzie było powiedziane, ile Taika Waititi miał czasu na to, żeby ten film zrobić. Chyba chodziło o to, że on miał chyba tylko rok na zrobienie tego filmu, jakoś tak, i on go robił trochę w pośpiechu. Około chyba, czy jakoś tak. W sensie, że może nie, że rok, ale miał mało czasu na zrobienie tego filmu i faktycznie on zasuwał zrobieniem tego filmu. I przez to, że on zasuwał, to ten film nie jest taki bardzo dopracowany pod względem efektów specjalnych, ale wygląda bardzo dobrze. Nie są złe, tylko tak ogólnie właśnie gdzieś tak było, że gdyby robił go dłużej, to te efekty byłyby jeszcze bardziej rozbudowane. One są takie proste, ale są dobre, jak najbardziej. Że Taika Waititi na ten czas, jaki miał, tam chyba właśnie rok, ale możliwe, że nie. Ja sprawdzę to jeszcze i najwyżej wstawię na ekran, ile to faktycznie było, że na tyle czasu je miał, to sobie poradził. Dlatego te walki takie nie były jakieś też bardzo rozbudowane, jeżeli możliwe. Chodzi o choreografię. No możliwe, no bo to bardzo dużo, strasznie dużo było ujęć z góry. Nie wiem, jeśli mi się tak wydaje albo nie, ale bardzo było nie dużo takich shade, że tam wiesz, gdzieś jakoś tak z góry było tego. Ale było też dużo takich normalnych, ale no to nie było jakoś tak, wiesz, bardzo efektowne, żeby aż powiedzieć wow. To było po prostu fajne, okej, dobrze wyglądało. Przewracając do efektów, to mi się wydaje, że taką jedną z gorszych rzeczy to chyba była tylko ta twarz Alexa, jak tam kontaktował się z Thorem. To jakoś tak trochę to dziwnie wyglądało. Co, ale... że... Nie, jego oczy? To, czy że co? Do reszty to nie mam zarzutów. Ogólnie twarz. Ta twarz była jakoś tak trochę dziwnie to wyglądało. Kojarzysz może, jak Thor tam gdzieś stał, skontaktował się z Aleksem i była jakby taka w pomarańczowej oświecie jego twarz, głowa. Mi się tylko kojarzy, że oczy mu się zrobiły pomarańczowe, ale nie, że cała twarz. Znaczy, nie, ja mówię no inaczej. Chodzi mi o to, że Thor przez chwilę widział jakby tylko projekcję jego twarzy. Zanim się tak się wyskoczył. Dobra, pamiętam. No to właśnie mam wrażenie, że ta twarz była tak trochę dziwnie... zrobiona. Dobra, to kolejny podpunkt chyba teraz już? Sam jeszcze masz? Jeszcze jeden punkt, no właśnie chciałbym wrócić do Gora samego, do jego postaci, no bo moim zdaniem Gor był bardzo dobrym złoczyńcą. Jak najbardziej. Tylko minus jest taki, że było go trochę za mało. Jego, mam wrażenie, że ten potencjał taki, ten jakby mrok w nim nie został tak w pełni wykorzystany. Że w filmie to też jakoś nie było aż tak mrocznie, jak został nam przedstawiony w zwiastunie. Jakby, mam wrażenie, że to jest też kwestia jakby muzyki, bo naprawdę muzyka potrafi dużo zmienić. Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o ton,
postaci, a tutaj jakoś tego nie czułem, tego takiego mroku, takiego strachu, że bardzo się jakoś go wszyscy bali, nie? Bo właśnie jeszcze to, że oni go olewali, inni bogowie, to też właśnie takie było... No nie poczułem tego mroku tak, jak poczułem w zwiastunie. W zwiastunie naprawdę byłem bardzo nahypowany na Gora, a mam, no było go trochę mało i nie było aż tak mroczny, ale dalej był moim zdaniem dobry. Ja chyba dopiero tak po jakimś tam czasie od obejrzenia filmu, to chyba wtedy dopiero tak odczułem, że Gora jest mała, tak to było okej. Okay. No to jeszcze ostatni podpunkt, no to ogólne wrażenia. No to tak, przyznam się bez bicia, że chyba będę musiał obejrzeć pierwszego Tora razem z tobą, bo nie przypominam sobie, żebym go w ogóle oglądał, albo jak oglądający mi się przewijał w telewizji gdzieś. Więc tak, muszę to obejrzeć i tu właśnie chciałem powiedzieć, że nie oglądałem tak w pełni pierwszego Tora, ale mam wrażenie, że po Ragnaroku i Love and Thunder, że chyba Love and Thunder byłby zaraz po Ragnaroku moim ulubionym Torem, bo... A jeszcze był, no i tak, Ragnarok jakiś jeszcze taki, był nie drugi wiem... Tor. Jak się drugi Tor nazwał? The Dark World, gdzie Mroczny Świat. Podobno jeden z gorszych filmów, ale ja jeszcze nie mam zdania. Na razie się nie tego, nie uznam tego. Bo że masz jest do to powtórzenia. Film o masz, torze, do, masz do powtórzenia też. Tak. I no nie wiem, no muszę najpierw sam obejrzeć, żeby mieć jakieś zdanie. Ale no, Love and Thunder moim zdaniem nie był jakiś taki zły, bo jak ogólnie czytam teraz, widzę, opinie ludzi są strasznie podzielone. Jedni mówią, że był to najgorszy występ Chrisa Hemswortha, ogólnie, że to jest jeden z gorszych filmów, że bardzo dużo rzeczy było na siłę, ten humor taki naciągany i słaby. O właśnie, a humor. Mówią, to właśnie teraz się odniesiemy do humoru. Moim zdaniem humor nie był jakiś taki bardzo naciągany, bo tak jak to było czasami w Ragnarok roku. Tutaj ten film, mam wrażenie, że ten poważny ton zrównał się z tymi żartami. Jakby mam wrażenie, że te żarty były na tyle dobre, że naprawdę w większości cała sala się śmiała. To nie było tak, że to no, było na siłę, tak, świetnie. Że aż bardzo nieśmieszne. Tutaj naprawdę te żarty były takie dobre nawet, no tak, żeby się uśmiać nawet, ale no jednak dużo ludzi na to narzeka. No ale no niestety tak już jest, że Thor ten w MCU jest taki jednak trochę komediowaty, no, że tak powiem. I już tak będzie, no tego się nie zmieni, więc no, już trzeba się tak trochę do tego przyzwyczaić, pogodzić i z tym żyć, że tak powiem. No i to no, nie wiem, dla mnie te żarty były zrównoważone z poważnym tonem filmu. Nie czułem, żeby one jakoś za bardzo wchodziły w ten właśnie jakby motyw filmu. Chodzi o też kostiumy, bo muszę powiedzieć o kostiumach, to jest też ważne. Były super, ten super, Thor, strój Thora. Zdecydowanie. Gore mi się podobał, Jane mi się podobała ten, nie wiem, to chyba był nowy strój Valkyrie, bo on był taki trochę ciemniejszy i inny. Nie, to jak nie ten, był co ten dostała na sam. Końcu Ragnarok. Nie był ten sam. Podobał mi się potężny Thor, też mi się podobał, był też taki, on był taki w stylu tego starego Thora. On jeszcze dlatego mi się właśnie tak podobał, plus jeszcze ta maska. W ogóle mi tak się fajnie wydawało na samym wszystko początku, jak oglądaliśmy trailer, że po prostu Jane dostała stary strój Thora. Takie moje jakieś przeczucie, że ona go po prostu tak dostała i tyle. Tak to trochę wyglądało, nie? Dobra. Ale dobra, no to tak, było o filmach, było o humorze. Ogólne odczucia, mi się film podobał, mimo właśnie, jak mówiłeś, prostej fabuły, on był fajny moim zdaniem, był taki, żeby się nawet dobrze bawić przy nim. To nie było tak, że wiesz, oglądałeś i czekałeś, bo było nudno. Nie, naprawdę tutaj, mimo tego wszystkiego, działo się dużo interesujących rzeczy. Ten humor był taki, mam wrażenie, naprawdę zrównoważony. Nie powiedziałbym w ogóle, że Chris źle zagrał, mi się właśnie najbardziej podobał chyba ten występ ze wszystkich też torów. Znaczy, mam wrażenie, że ten z Ragnarok był jakoś tak trochę fajniejszy, ale ten też był naprawdę super. Jakoś tak, no nie czułbym, żeby to było naprawdę coś złego. Mi też... Te kozy właśnie, bo też dużo ludzi o tych kozach, że one były słabe, że te darcie mordy co chwila tych kóz było takie, no nie wiem, nieśmieszne. I szczerze tu przyznam trochę, że czasami ten okres, w którym one się darły, tam jak to Kork powiedział, dorodnie darły mordę, czasami było trochę przedłużone, że to tak trochę za długo trwało. Ale też ale nie czułem, żeby to w pewnym momencie było... zauważone, w pewnym momencie już w ogóle tych kóz nie było. Od pewnego momentu ich w ogóle nie ma. Tak, więc... tak właśnie, jakoś tak chyba od już połowy drugiego aktu filmu. Jakoś już tak, jakoś... no. Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale tak było. Jak oni wylądowali na tej fali. No, jak chyba oni, jakoś jak tak. Wylądowali na księżycu, nie? No to ogólnie kozy na początku były trochę denerwujące, ale w pewnym momencie już ich nie było, więc mogliśmy odetchnąć spokojnie. Już tak skracając to wszystko. Chyba tyle tak w takim bądź razie. Ogólnie jesteśmy zadowoleni. W skali do 10 myślę, żebym ja bym nie dawał skali. Ja bym nie dawał skali, wiesz co? Ponieważ ocenianie skali ma trochę taki problem, że możesz powiedzieć, że ten film jest 8 na 10, a możesz powiedzieć, że jakiś inny film jest na przykład 7 na 10, ale wiesz, to będzie 7 na 10 odniesienie jakimś tam, to jest więcej niż to 8 na 10. To jest po prostu dobry. Tak, ale biorąc pod uwagę też emocje i tak dalej, no to dla mnie to jest taka mocna dziewiąteczka, szczerze. Mi się podobał. No to ja jak już mamy dawać taką skalę, tak jak mówię, ja niezbyt chciałbym dawać, no to już dałbym taką ósemeczkę. Zwłaszcza, że też... No ja właśnie 8,5, 9. Ta skala jest taka, że ja nawet nie wiem, czy ja mógłbym czemuś dać dziesiątkę. Czy byłby jakiś film, którym dałbym znaczy, 10 wiesz na co? 10? Ja, to ma też taki minus. Jak dać, że jakiś film jest 10 na 10? Że co, że lepszego nie ma? No ale może powstać lepszy film. No właśnie. Czy wiesz co, ja to tak inaczej, ja nie oceniam tego względem innych filmów też, a nie tego
tego, co będzie, tylko ogólnie tego, jak też to się, jak mi się to podobało, jak się czułem i nie tego, że to jest lepsze czy gorsze od innych filmów. Ja tak mam trochę inną skalę oceniania, ogólnie też ogólnie patrzenia na filmy. Dlatego te nasze recenzje są takie bardziej pod względem oka osoby, która kocha kino. Tak, I jak uwielbia po prostu bardziej. Filmy i podoba jej się uniwersum, a nie pod względem takich, wiesz, że jakieś tam światło, ruchy kamery, my tak jakoś tak bardzo na to nie zwracamy szczerze My jesteśmy uwagi, bardziej tak, fanami żeby niż się przyczepić, krytykami, czy to jak film jakoś już. się bardzo zepsuł. My jesteśmy bardziej fanami niż krytykami. Tak, o właśnie. To jest zasadnicza rzecz, o której chyba dobrze byłoby powiedzieć, że my nie jesteśmy krytykami, bo my się nie znamy aż tak na krytyce. My jesteśmy po prostu fanami, którzy mówią, co myślą. No to w takim razie to będzie na tyle. Mam nadzieję, widzowie, że nie było do was za długo. Znaczy, nam się bardzo dobrze gadało dzisiaj. Właśnie nam się chyba gadało najlepiej. Moim zdaniem osobiście my się bardzo przygotowaliśmy do tego filmu. Chyba najlepiej się przygotowaliśmy do tego filmu ze wszystkich naszych wspólnych filmów. Dlatego ten film też tak dobrze wyszedł, że jest tak długo i tak nam się bardzo dobrze dzisiaj rozmawiało, przynajmniej moim zdaniem. Mi też, ale no jednak trochę długo już minęło, od kiedy robiliśmy jakąś recenzję, więc też musiałem trochę się już przyzwyczaić do takiego dłuższego gadania, niż ale to było przy Gwiezdnych Wojnach. Obroniłeś ale no, się, obroniłeś się, zdecydowanie. Zdecydowanie się obroniłeś, wyszło ci dzisiaj dobrze. Zresztą dawajcie ja znać w komentarzach, bo ostatnio już dyskutowaliśmy na temat tego, jak Ali się tu wczuwa. W ogóle dawajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie, co myślicie o filmie, co myślicie o naszej tutaj rozmowie. Zrobimy tak, jak to YouTuberzy robią. Jeśli otrzymasz do końca, zostaw komentarz o treści młotek. I chętnie zapraszamy do dyskusji, bo tak jest. Lubimy dyskutować z wami czasami. bardzo chętnie. Kulturalna, przyjemna dyskusja zawsze jest miłe widziana. No i dobra, i kończymy. Także widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć! Yo.